Siemanko kochani, witam was w następnym vlogmasie, to już piąty vlogmas. Ubrałam sobie dzisiaj koszulkę świąteczną, ona jest sprzed 3 lat, kupiłam ją kiedyś na pasażu w Tesco z tym, wiecie, Mikołajem z Coca-Coli. Bardzo ją lubię, jest praktycznie noszona tylko w grudniu, więc jest w stanie praktycznie idealnym. Zaczynamy od makijażu. W poprzednim vlogmasie pokazywałam wam, że mam z Sinsaya takie gąbeczki do makijażu, choinkę, bałwana i taką czerwoną, zwykłą, standardową gąbkę. No i przetestujemy sobie je dzisiaj robiąc make-up, bo tak jak mówiłam wczoraj, jestem ciekawa tej choinkowej, bo raczej ciężko się będzie nią pracowało. No ale zobaczymy. Zaczynamy sobie od podkładu. Dzisiaj nałożę sobie Maybelline Fit Me Luminous and Smooth, kolor 118. Kurczę, jest przed południem, a za oknem jest już praktycznie ciemno. Zeszło słońce, rano było tak ładnie. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, nałożyłam sobie podkład i próbujemy choinką. No, w sumie nie jest najgorzej. Myślałam, że będzie gorzej, ale te ścięcia choinki po prostu się, jakby wiecie, zwłaszczają. I nie jest najgorzej, chociaż nie jest to najprzyjemniejsze odczucie. Myślę, że ta choinka to taki bardziej tylko bajer po prostu. Myślę, że bałwankiem będzie spoko, bo bałwanek jest w sumie w formie okrągłej. Bałwankiem jest przyjemnie, ale jeśli miałabym ocenić tą gąbkę, to są zdecydowanie gąbki takie z klasy twardszej, nie takie ultra miękkie. Ja na co dzień pracuję w sumie większymi, więc według mnie są trochę twarde. Ale wiem, że są też zwolenniczki gąbek właśnie tego typu, czyli jednak gąbeczek, które są twardsze. No, bałwanek spoko. Tą mniejszą częścią trochę gorzej, bo się wygina w różne strony. Tą większą kulą przyjemnie. No i ta czerwona jest chyba miększa, tak, większa niż ten bałwan. I jest spoko. Chociaż nawet nie wiem, czy tym bałwanem nie było mi lepiej. Przez to, że miał takie wcięcie w tej talii, że tak powiem. No chyba bałwankiem było przyjemniej. Więc dokończę sobie sprowadzenie bałwankiem i lecę z dalszą częścią makijażu. Robię dzisiaj taki bardzo lekki makijaż, więc nakładam sobie lekkie produkty. Korektor Miss Sporty Perfect to Last 24 Hours. Oczywiście wszystkie produkty, których dzisiaj używam, możecie znaleźć w drogerii Flowy, więc zapraszam was gorąco. Ten korektor jest właśnie takim lekkim i średnio kryjącym produktem. Wyskoczył mi jakiś nieprzyjaciel na brodzie, więc możliwe, że będę musiała na to miejsce użyć czegoś bardziej kryjącego. Zobaczymy. Odrobinę mocniej kryjącego korektora L'Oreal Infallible nałożyłam sobie tutaj w okolice tego pryszcza, który miałam. To jest kolor 323. Rozblendowałam tym bałwankiem, bo naprawdę fajnie mi się nim pracuje. No i lecimy teraz z pudrem. Aktualnie używam sobie pudru Maybelline Fit Me, tego transparentnego 090 Translucent. I nakładam puder głównie pod oczami, na środek czoła, nos i brodę. Trochę ewentualnie na powieki, żeby nie zbierał mi się korektor. Jeśli chodzi o bronzer, to jest to mój ulubiony produkt na co dzień, ale wygląda już tragicznie. To jest ten z Eco Cery w kolorze Gobi, ale jest po prostu poczeskany, poupadał mi już kilka razy, więc tak go, wiecie, już wykańczam po prostu. Ostatnio na co dzień nakładam sobie tylko róż rozświetlający. Jest to Maybelline Fit Me kolor 40 Peach. I właśnie tutaj mam jakby takie dwa w jednym, róż i rozświetlacz, więc nakładam sobie go w tym miejscu, dość wysoko. I już jakby wiecie, mam dwa w jednym, czyli mieni się delikatnie skóra i jest dodany róż. Ma być lekki makijaż, więc brwi zostawiam takie jak mam. Niedawno robiłam laminację, więc jeszcze są zafarbowane farbką. Także tylko je wyczesuję bezbarwnym żelem z Miss Sporty. Jak już mamy brewki, to lecimy z tuszem Lash Sensational. Nie maluję oka żadnymi cieniami, ani nie robię kreski. Tylko wytuszujemy szybko rzęsy. Ostatni element usta, kredka Super Stay Ink Crayon. Moje dwa ulubione kolory to 10 i 20. Nie, przepraszam, 10 i 15. Kredką zwykle obrysowuję sobie kontur ust. I wypełniam kredką, jeśli mam nawilżone usta w fajnym stanie, a jeśli są suche,
to nakładam balsam albo błyszczyk na usta. Po prostu tylko robię kontur tą kredką. Na koniec tylko spryskuję sobie makijaż jakąś mgiełką nawilżającą. Mgiełką nawilżającą i utrwalającą, bo tego nie sprecyzowałam. No i jestem gotowa do wyjścia. Wychodzę w domu i żeby tutaj ułatwić sobie pracę, włączam rumbę na ten czas. Dziewczyna bierze się za pracę, a ja biegnę na zakupy. Ja wam tutaj ciągle mówię, że wychodzę, ale nie powiedziałam wam, dokąd wychodzę. Jadę do Ikei z koleżanką, tak jak wam mówiłam we wczorajszym vlogu. Potrzebuję kilku rzeczy do domu, więc lecę. Jestem trochę spóźniona, także biegnę. Mam nadzieję, że Karolina nie będzie tam mi zła. Tak 10 minut mam obsuwy. Słuchajcie, już z Karoliną na zakupach. Jesteśmy takie mądre, właśnie mówię, że ja jeszcze jestem blondynką, ale Karolina ma ciemne włosy. Przeszłyśmy całą górę, szukamy łazienki, bo ja potrzebuję szafki do łazienki. No i na koniec, jak przeszłyśmy wszystko, zobaczyłyśmy, że na informacji łazienka jest na dole, także... Tak, bardzo nice. Mądrze. Ktoś w ogóle sobie właśnie polecał na TikToku, wiesz? Widziałam, jak sprząta łazienkę. Bierze. Serio, bardzo fajne. Bierzesz też? Potrzebuję jeszcze takich 3-4 słoiczków na przyprawy, na sól, takie rzeczy. I właśnie myślę nad tymi, chyba je wezmę. Mam też zawsze deficyt małych łyżeczek i tutaj 4 sztuki kosztują 10 zł, więc też sobie wezmę jeden zestaw. Znalazłam, słuchajcie, coś podobnego jak ale te słoiczki, ale są troszkę węższe i wyższe, więc biorę jednak to, bo w ogóle jest trochę tańsze, także według mnie sprawdzi mi się dobrze w szufladach. Idziemy właśnie z Karoliną i Karolina szuka swojej świątecznej poduszki. Jesteśmy mega zdziwione, bo nigdzie nie widać żadnych świątecznych w ogóle ozdób. Ale tak pomyślałyśmy, że może będą bardziej przy kasie. Zobaczymy. Tak jak wam powiedziałam, szukam jakiejś szafki do łazienki. Najlepiej, żeby była zamknięta, dość wąska i wysoka. I powiem wam, że jesteśmy w Ikei. Przejrzałyśmy praktycznie wszystko i nie ma nic takiego. Ta jest za wysoka i w ogóle podwieszana. Chciałabym stojącą. I myślę jeszcze ewentualnie nad czymś takim. I po prostu dokupię sobie ewentualnie jakieś pojemniki do wkładania tych wszystkich rzeczy, które chcę tutaj umieścić. Ale słabo, bo chciałam coś po prostu otwieranego na zasadzie takiej, no coś takiego, tylko wyższej, po prostu stojące, no i nie z umywalką. Znalazłyśmy, słuchajcie, taką szafkę jednak, udało się. Kosztuje w ogóle mniej niż te regały, które oglądałam i jest zamykana na nóżkach, dokładnie, wąziutka. Także może to ona będzie moim wyborem. Myślę właśnie teraz też nad organizacją tej szafki i chcę jakieś takie pojemniczki. Znalazłam takie pojemniczki za 4 zł. Wymiary wchodziłyby do szafki z tego, co liczymy z Karoliną, jeśli dobrze liczymy. Więc chyba biorę 3 sztuki takich pojemniczków. Zobaczymy na próbę. Jak będą fajne, to dokupię więcej. Plastikowy, więc się nie Byłyśmy właśnie w informacji, żeby... 11 miejsce jest. Żeby dopytać pana, ponieważ w półce mamy tutaj tylko dwie nóżki, jakby jedną parę, a ja potrzebuję 4 nóżki, bo nie chcę wiercić do płytek w łazience. No i właśnie pan tak nie bardzo potrafił nam doradzić, więc musiałyśmy trochę zaryzykować, dokładnie ryzykujemy, ale znalazłyśmy, więc bierzemy. Ogólnie wzięłyśmy sobie z Karoliną trochę nieodpowiedni wózek na tą szafkę, ale dałyśmy radę ogólnie, więc dzisiaj jesteśmy bardzo udane, nie? Tak. Dzisiaj jesteśmy bardzo udane. Standardowo, słuchajcie, hot dogi w Ikei. Karolina miałyśmy ochotę, więc zamówiłyśmy sobie, wcinamy. Pojedzone i słuchajcie, w czasie kiedyś my byłyśmy... O Jezus, pomóc ci czy nie? W czasie jak byliśmy na zakupach, zaczął sypać śnieg. Teraz już w sumie mało widać, ale przez chwilkę sypało. Jadę z Karoliną, właśnie się śmiejemy, bo jadę z Karoliną jak mama z córką. Standardowe zakupy w Ikei, ale powiem ci szczerze, że Karolina, że my najczęściej tak z Kasperem zwracamy z Ikei. I Kasper prowadzi, a ja siedzę za nim, jak coś kupujemy dużego, długiego, no bo nie ma jak inaczej, nie? Także jedziemy sobie jak w Uberze, ale jak mama z córką. Karolina mi zapewnia klimat, włącza mi tej świątecznej piosenki, także idealnie na vlogmas. Prosiłam Kacpra, żeby po nas tutaj, do nas podjechał na parking, bo ta szafka trochę waży, więc żeby mnie nie musiała sama dźwigać z Karoliną. Poprosiłam Kacpra o pomoc. Jesteś? Idzie tam za mną. Weszliśmy teraz jeszcze z Kacprem do Lidla. Czerwone królewskie. Kacper wymyślił, to nie są te.
Kacper wymyślił, że będzie robić dzisiaj krewetki, na co mam ogromną ochotę. Ja będę ubierać choinkę, Kacper zrobi krewety, ale czy są te, które chcemy? Były w innym miejscu. Tutaj są surowe, czerwone. To jest to. Argentyńskie czerwone. Wróciliśmy do domu, zakupy z Lidla rozpakowane i teraz bierzemy się za ubieranie choinki. Mam dekorację, mam choinkę, odsunęłam ją już i troszkę poleciało śniegu na dół, więc będę musiała odkurzyć, ale to myślę, że na koniec, bo pewnie jak będę ubierała choinki, to też będzie leciał ten puch. Kacper w tle przygotowuje krewetki, a ja zacznę od tego, że ją jeszcze trochę bardziej rozłożę, bo wyginam. Leci Kacper! Widzisz, jednak leci! Chwycisz? Podłożyliśmy pod jedną nóżkę taki no pojemniczek, bo trochę była krzywa, ale jednak leci. Dobra, i pokażę wam, co kupiłam w końcu. Mam tak, te dwie laseczki z makro. Wzięłam tylko dwie, bo słuchajcie, przy kasie jak zobaczyłam, ile kosztuje jedna sztuka, to chwyciłam się za głowę, bo na początku wzięłam 6 sztuk tych laseczek. I za 6 sztuk tych laseczek wyszłoby 120 zł. Za 6 takich ozdób. Więc stwierdziłam, że dobra, nie będę przesadzała. Wzięłam dwie laseczki i dwa te lizaczki. One były w tej samej cenie. Lizaczki też były po 20 zł od sztuki. Więc i tak już za same dwa te lizaczki i za dwa te takie, wiecie, laseczki słodkie wyszło 80 zł. Także według mnie to jest sporo kasy. Także wzięłam po prostu po dwie sztuki tego i tego. Takich ciekawszych rzeczy mam jeszcze te cukiereczki. One były w Pepco i one akurat nie były drogie, bo tutaj za 3 sztuki płaciłam, jak się nie mylę, 5 zł. Tak, 5 zł, więc za sztukę wychodziło 1,67 zł. Także wzięłam sobie tutaj akurat wow, 4 opakowania. Za takie 4 opakowania zapłaciłam 20 zł w sumie. W Auchan znalazłyśmy takie mniejsze laseczki, cukiereczki. I tutaj wzięłam, jak się nie mylę, 8 sztuk, tak, 8 sztuk i jedna wychodziła za około 5 zł. Te malutkie, także mamy ich 8. Te gwiazdki w Auchan też były dość tanie, za sztukę około 2 czy 3 zł, więc tutaj wzięłam 6 sztuk. W makro, jak się nie mylę, znalazłam jeszcze dwie takie gwiazdki, tu się zaczepiła jeszcze ta z Auchan, ale kupiłam te gwiazdki, też były za około 2-3 zł, wzięłam tutaj 2 sztuki, żeby było coś innego, bo te są takie, widzicie, bardziej zmierzwione całe, a te mają taki wyraźny kształt gwiazdki. Mam też kilka klasycznych bombek i tutaj mam takie dość duże całe z brokatu i wzięłam tutaj 3 sztuki. W dokładnie tym samym rozmiarze mam też białe takie a la porcelanowe, coś takiego. Wszystko jest plastikowe, więc to jest mega plus, bo nie będzie się czaskać. Tuba takich bombek właśnie też a la z brokatem, takich śnieżek. I tutaj mamy ich dość sporo, więc mam nadzieję, że starczy na całą choinkę. Nie chcę w ogóle, żeby na tej chodnicy było tak za dużo, żeby ona nie była taka, wiecie, przesadzona. Chcę, żeby te ozdoby były widoczne, ale żeby nie było ich za dużo, więc nie brałam też nie wiadomo ile tych bombek, bo niektórzy tak okładają choinkę, że prawie w ogóle nie widać tych, wiecie, jakby liści, igieł. A ja bym chciała, żeby właśnie mimo wszystko była ta choinka widoczna i była po prostu tylko przyzdobiona. I tutaj za takie opakowanie bombek mamy 27 zł i mamy 24 takie małe bombeczki. Dorzuciłam jeszcze dwie tuby takich bombek czerwonych. Są tutaj matowe, błyszczące z połyskiem i takie z brokatem. I mamy dwie tuby. I z zeszłego roku mam jeszcze takie gwiazdki. I akurat tych gwiazdek mam dość sporo, więc jeszcze na koniec wyrzucę sobie właśnie coś takiego na chłopkę. Biorę się do roboty. Przerwę w ubieraniu choinki. Na pyszności Kacper tutaj przygotował. Dzięki, wystarczy. Choinka ubrana, poprosiłam Kacpra, żeby dzisiaj odpakowywał kalendarze. Pierwszy z Dawody Shopu. Dzisiaj otwieramy numer 5.
Co to? Kamomile. O, tu wiesz, co to jest kamomile. No, co to jest? No, ty wiesz, powiedz. Ja wiem, co to jest. Rumianek. Rumianek. Ja, słuchajcie, w Turcji, jak byliśmy na wakacjach teraz, to praktycznie co wieczór piłam sobie herbatkę z rumianku. Teraz to kalendarz Sinseya z biżuterią. A masz jakiś z czekoladkami? Nie mam. Mam z zdrową żywnością od mamy. A od rodziców. Kasrycią. W tamtym roku testowałeś z czekoladkami. Mieliśmy chyba z Lindora od mamy albo z Milki, pamiętasz? Piątko, no mieliśmy coś. To jest w takim zabezpieczeniu. Taka bransoletka z gwiazdeczką. Nawet ładna, w nie? W stylu. A no, gdzie bo ja lubię takie sznurkowe. Pościągałam te sznurkowe ostatnio. Masz tylko te. Mam tylko te w Jumeray, no. Wow, piątka jest duża. O, piątka jest podwójna. Piątka jest. Akurat dla dwóch osób. Patrz, jak się udało na dzisiaj. Baker hazelnuts and almonds. Uuu, to może na wieczór sobie przekąsimy. No, a tu. A, te są ten. Nie, anielskie. Mandale. Migdały. Orzechy, migdały, no z kokosami. Fajnie, tu, nie? No. A to co? Zwykłe laskowe orzechy. A hazelnut i almonds. Aha, czyli jeszcze almonds i migdały i orzechy laskowe. A, no, no, no. Które chcesz? Mogę ci dać jedno. Albo się podzielimy. Nie wiem, wolę na czosy. Na czosy? Kacę zrobię teraz na czosy z sosem serowym, bo to już jest? No już. Od godziny. Idziemy oglądać Dom Fokieru dalej. Wczoraj obejrzeliśmy dwa czy trzy? Trzy, dwa. Albo tak, półtorej. Usnęliśmy, no. Albo półtorej. No, także dzisiaj czeka nas pewnie reszta. Dobra, mamy gotowe. Nachosy mamy z Lidla, to są zwykłe solone. I Kacper zrobił sos serowy z mojego takiego ulubionego przepisu z Thermomix. Chociaż trochę inny znalazłeś, bo ja dawno nie robiłam. Jest gorący ser. Nałóż sobie więcej sera, bo jest gorący. Ej, pyszne. Słone bardzo, ale dobra. O wiele lepsze niż ten serowy na pewno z kina. Kocha. Także my lecimy oglądać Dom z Papieru i zajadać się nachosami. Dobranoc.